siemanko ludziska, z tej strony Robin Skateboard. Oto zagrajmy w Gothic 3 z dodatkami, jej, witajcie w kolejnym odcinku, w którym to mam nadzieję, że uda się nagrać ekstra uber full HD w 60 klatkach na sekundę, w ogóle full total wypas. Oczywiście tak, na początku będzie się gra mieścina, ale to w sumie normalne. Jak na razie ciągnie, tylko nie wiem dlaczego tylko 30 FPS-ów, a powinno być 60, bo ustawiłem w programie, że ma być 60, więc nie jestem pewny, czy dobrze ustawiłem. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, jeszcze z tym, już nie będę się teraz bawił. Postaramy się zrobić 60. Okej. Korszak nie chce tutaj już z nami gadać, oczywiście. Dobra, więc cwaniaki. Myślę, że wywalamy stąd, z miasta póki co. Później dokończymy te zadania. Idziemy teraz do obozu buntowników, który jest dosyć niedaleko stąd. Jak widzicie, no, gra całkiem teraz pięknie wygląda. Poza tym, że ledwo ciągnie na razie. Oczywiście tak, no przycina się, ponieważ się wczytuje, ale wygląda ładnie to wszystko. Tylko szkoda, że ciągnie ledwo co. Mam nadzieję, że pociągniesz niedługo gro na całym, w całej okazałości, bo na razie to tak słabo. Powinna na full chodzić, ponieważ wymagania maksymalne spełniam ponad normę. Tylko oczywiście gra Gothic 3 nie jest bardzo doskonale zoptymalizowana. No jak widzicie, kietnie się, o Jezus kochany, gro proszę. Wszystko na fulla jest, tak jak mówiłem, max detale. Oczywiście, no widzicie, gdy się już wczyta dany obszar, to śmiga idealnie. Gorzej z tym doczytywaniem, że to trwa troszeczkę dłużej niż powinno i mimo wszystko przycina. Szczerze powiedziawszy, ja wolę grać, gdy nie tnie mi się gra i mam te mniejsze wymagania, niż gdy mam fulla, a mam tylko na przykład grę w tam paru klatkach. Pamiętajmy również, że program do nagrywania też sporo zjada. To tutaj niestety, no, program jest software, niestety nie ma żadnego urządzenia do nagrywania wideo z kompa. Dlatego muszę używać programów, które nagrywają tak bezpośrednio. Okej, no widzicie, no to jest całkiem spoci, ale no mimo wszystko nie. Dobra, idziemy znaleźć tutaj buntownika, znaczy cwaniaka, który chce uciec stąd. Tylko teraz który? Rufus to chyba będzie. Ej, ty, wyglądasz inaczej niż... Dokładnie tak. Nie pracujesz dla najemników. Pracuję, ale będę pracować dla każdego, kto nieźle zapłaci. Będę pracować dla każdego, kto nieźle zapłaci. W takim razie to nie ciebie szukamy. Bez obrazy. Dlaczego nie? Rufus, kogo szukasz? Kogo szukasz? Muszę się stąd wynieść. Okay. Niestety, najemnicy uważnie mnie pilnują. Potrzeba mi kogoś silnego, kto odwróci ich uwagę, kiedy będę uciekać. Okej, to ciekawe. Jesteś jednym z niewolników, co? Jesteś jednym z niewolników, co? Dobra, gra chyba trochę się ogarnęła. Niestety, nie zawsze tak jest było. Jest nieźle całkiem. Ale takie życie... Takie życie! Mówiąc mi coś takiego, dowodzisz swojej odwagi. Może zdołam ci pomóc. Może zdołam ci pomóc. Muszę się dostać do Okary. O. Jak najszybciej. My też tam chcemy się dostać. Czekają tam na mnie buntownicy. Super, jej. Mam im do przekazania bardzo ważną wiadomość. Fajnie, fajnie, okej. No dobra, zabiorę cię stąd. Jaką wiadomość dla buntowników? Mówiąc coś takiego, dowodzisz swojej odwagi. Mówiąc mi coś takiego, dowodzisz swojej odwagi. Ja źle. A co mam niby do stracenia? Właściwie. Albo mi teraz pomożesz, albo będzie po mnie. Okej. Dobra, zabieram cię stąd. No dobra, zabiorę cię stąd. Ale jak? Biegnij, podążę za tobą. Biegnij, podążę za tobą. Najlepiej. Co? Teraz? Tak, dokładnie, biegnij. Biegnij! Rufus ucieka z farmy! Och nie, Rufus ucieka, a my razem z nim. Oczywiście tak, pomożemy Rufusowi, ponieważ sami chcemy się dostać. Okej, więc oczywiście Rufus tak po prostu sobie pobiegnie, co jest oczywiście fajne. Och, gro, przecież to doczytywanie to jest szaleństwo. Po prostu, jakby nie mogli zrobić tego jakoś lepiej. Ach, jeszcze w ogóle, o Jezus kochany. Spójrzcie, gdy stoję w miejscu i gra się wczyta ładnie, jest 30 klatek full wypas. Jak gdzieś pobiegnę tylko kawałek dalej i się ma zacząć doczytywać, to już umiera po prostu jak tylko się da. Kurczę, no świetnie to wygląda, ale zastanawiam się, co lami. Procesor mam zajebisty, karta graficzna nie jest też taka bardzo stara, chociaż graficzną wymieniam pewnie na święta. Po świętach powinienem sobie wymienić. Cóż to był za genialny plan? Najprostszy na świecie. Kazał biec, a ja, kompletny idiota, pobiegłem. To działa, tada. To działało. Dokładnie, jesteś kompletnym wariatem. Subcio. Okej, dość tego, chcesz zwiać do Okary, prawda? Najemnicy na farmie mają inne zmartwienia. Najemnicy na farmie mają inne zmartwienia. Zwariowałeś? Nic nie rozumiem. Okej, dość tego. Dość tego. Chcesz zwiać do Okary, prawda? Tak, ale samemu nigdy mi się to nie uda. Jak to nigdy? Okara jest strasznie daleko. Daleko i groźne bestie. Ja będę ci towarzyszyć. Co? Teraz? Znowu to chcesz samo. Mnie wkurzyć?
Biegnij, ale już. Do roboty. Rufus pragnie się dostać do Kary. Tak, my biegniemy z Rufuskiem. Cofaniaczkiem tutaj. Oczywiście po drodze jest multum ziół, które przegapię przez tego głupiego Rufusa. No trudno, cóż począć. Ej, no teraz się wczytało i teraz śmiga. Podoba mi się to całkiem. Znaczy, o, oczywiście tak. Już pochwaliłem grę i już zaczęło się pitolić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że po prostu gra ma już sama w sobie coś takiego, że te doczytywania po prostu totalnie potrafią zabić. Tak jak mówiłem, po świętach będę kupował nową kartę graficzną zajebistą, ponieważ odkładam już na nią pieniążki. Sporo hajsu, ale myślę, że warto. I tak jak mówiłem, no po świętach będzie myślę, że sporo więcej tych pieniążków i będzie mnie stać właśnie na tą kartę, którą sobie wymarzyłem. O, ale będą wtedy zagrałem kozacki, o, full HD będą na pewno. Niestety, no ten odcinek będzie trochę przelagowany, chociaż, o, wilki mamy. Muszę pokonać te wilki, bo inaczej zjedzą Rufuska. Głupiego pierduska, ejo! Więc kurna wilczki. Oczywiście on mi tu pomoże z tymi wilkami, troszeczkę może. Oczywiście te wilki to mnie zaraz zjedzą. O, fucking Jesus Christ. Jestem mocny, ale nie aż tak, żeby z całą wataką się tak przyjaźnić. Yep. Gin, wilku. Te wilki nie są wcale takie mocne, ale jak widzicie, no kurczaczki potrafią dogryźć. Oczywiście ja postaram się tutaj doskillować, znaczy przydałaby mi się jakaś broń po prostu. Tak, zaraz mnie zagryzie ten wilk. Szybko biegniemy na górę. Oczywiście tak, ktoś mi dał poradę, żebym nauczył się skurowania. Bardzo chętnie to zrobię, jeśli tylko spotkam jakichś myśliwych, bo widzicie, że trochę zwieje dalej. Kurde, ale te wilki są super szybkie. Kurde, jakby pomógł mi ten cwaniak odciągnąć ich uwagę chociaż na chwilę. Kurde, no. Jest problem. Jakbym wyciągnął miecz, to pewnie bym miał wiele większe szanse. Bo jakiś spell AOE. Czekajcie, wejdę sobie w ekwipunek. Przy okazji trochę się wyleczę. Chociaż wiem, że to jest lekkie cheatowanie, ale mimo wszystko chciałem to zrobić. Chciałbym poszukać jakiegoś spella. Światło mamy ognisty miecz, który jest super. Ale zanim ja go przywołam, to mnie zdążą zjeść. Przywołanie, oswojenie. Ach, to słabo. Sen. Czy ja nie mam czegoś takiego, co jest AOE? Jak już wcześniej wspominałem, chyba nie. Mój ziomek tam zaraz umrze. Czekajcie, postaram się tam miecz przywołać, chociaż może być ciężko. Okej, okay, tylko teraz tak, jak ja pójdę, gdzie ja muszę iść, żeby ten miecz przywołać? Ha, bo one mnie, jak trafią, to już koniec przywoływania. Ja się pobiegnę tutaj. Gonią mnie cwaniaki, bardzo upierdliwe są. Patrzcie, paczka wilków, a jak potrafi tutaj dogryźć. Rufus, pomóż mi z tymi wilkami, chyba że ewentualnie możemy spróbować tak. Chociaż te wilki dobiegną, to już gdzieś będę miał lipę. Gniazdo wilków, na pewno! Jakie teksty, Boże, sucharmistrz. Tak, co do sucharków, w tym odcinku mam mały problem, ponieważ znowu zapomniałem sobie przygotować sucharka, a żeby sucharek był zacny, to musi Robin go przygotować przed odcineczkiem. Czy Rufus potrafi, czy Rufus umrze? Chyba nie powinien. Postaram się zastrzelić te wilki. Po prostu. O, oh my godness. Ojojojojojojoj. O kurde, jaki świetny efekt. Jak umieram. Och, Rufus, złote dziecię. Zaraz umrzesz i będzie po ptokach, bo nie będzie zbyt przyjemnie, jak zginiesz. Ojojojojoj. Cholerne wilki. Fajny ten efekt z tym umieraniem. Podobało mi się to. Całkiem ciekawy motyw. Dobra, Bezi, wyciągaj tą kulę. Pomożemy Rufusowi, żeby nie umarł. Przypadkiem. Bo będzie szkoda mi Rufusa. Kurna, te wilki są przebrzydłe. O, jeszcze nie trafiłem, no. Gro, kurna, z wilkami się męczyć 500 lat. Rufus, help me. Jeszcze jeden. Dasz radę, wierzę w ciebie. Rufus! Bij wilka. Dobra, jest nasz. Och, tyle się męczyć z jedną paką wilków. Jak to powiedział, z gniazdem wilków prawie że całym. Och, dobra, zbieram szybciutko to, co z nich dropnęło. Biegałem w kółko, jak widzicie, nic konkretnego. Zostałem mega ranny i nie mam many już. Oczywiście mam parę mikstur, które ich nie chciałbym tracić, ponieważ chyba za chwilę powinniśmy dojść. To jest stara skrzynia i jeszcze więcej wilków. O mój Boże, Rufus. Rufus! Chyba że po prostu będziemy biec. Sam się nie no. Dał się trafić. Jestem ciekaw, czy Rufus ma jakieś HP określone. Tylko że znowuż jak... Ojejej. O nie! Głupi wilk! Zabił mnie. Nie zdążyłem zdjąć cięciwy z łuku. Ciekaw jestem, gdzie się zapisałem. Mój Boże, gro. Mam nadzieję, że zrobiłem sobie jakoś... Kurde, przy samym starcie biegu. Dziki wiek. Ojojoj. Będzie ciężko. Muszę zdobyć jakąś broń ręczną, jednoręczną. Może sobie wyczaruję ten magiczny miecz po prostu przed walką z wilkami. I wtedy będę miał o wiele większe szanse na wygraną. Chyba tak najlepiej będzie zrobić, ponieważ inaczej to nie widzę tutaj opcji. Oczywiście tak, na szybko pobiegniemy, za dużo nie straciliśmy, po prostu tylko ten kawałek biegu.
I tak planuję dostać się tutaj, tam wziąć zadania, okaże i dostać się do niej, więc dużo nie planuję w tym odcinku raczej. Tylko jest jeden właśnie problem, że wilcy i inne cuda. Trochę tym magiem ciężko mimo wszystko. Gdybym miał jakieś spele takie, wiecie, zasięgowe, że więcej całą grupę na przykład bije, jakaś tam lodowa fala albo ognista fala, coś w tym stylu, byłoby 1000 razy łatwiej, nie? A tak to niestety zabawa. Chciałem zebrać zająca do kieszeni. Czekajcie, wezmę jeszcze sobie tutaj jakieś... Dobra, wezmę od razu te korzenie, jak widzicie. Kurde, jak gra się rozgrzeje i wczyta się większość tekstur, to już leci, nie? To jest całkiem spoko to wygląda, znaczy całkiem dobrze się gra. Tak jak mówiłem, no Gothic jest na tyle żerny, że jak się wczyta za pierwszym razem... Okej, super, udało się. Dobra, biegniemy dalej. Będę ci się towarzyszyć, biegamy. Tak jak mówiłem właśnie, no Gothic żre, ale zobaczcie, teraz się wczytało i teraz już normalnie. Nie wiem dlaczego tylko 30, powinno być 60 FPS-ów. Jest taki ogranicznik na 30 tylko. Nie wiem czy to spowodowane jest tym, że włączyłem jakąś opcję przypadkowo czy coś. Tam jest zębacz, z którym bym nie chciał zadzierać. Jezus, biegnij, Rufus! Czemu wybrać tą drogę, a nie inną? Ty idioto! Teraz będziemy mieli przerąbane u tego zgreda. Chyba, że nas zostawi w spokoju. O, to całkiem spoczy. Czekajcie, bo tu za chwilę chyba zaczną się te wilki. A jak się wbijemy w te wilki, to już będziemy mieli lipę. Więc tak, tam w lesie będą te wilki. Dopiero za tą chatą. Będę biegł po prostu za Rufusem. A nie, za mostem, okej. Za tym mostkiem takim, który tu... O, tutaj właśnie będzie. Zaraz wyczarujemy sobie magiczny miecz. Zrobię oczywiście F5. Teraz już nie zapomnę o zapisach. Zapisy są bardzo ważne, zresztą sobie widzicie. Tak, no, ziomeczki, więc cwaniaczki. Super, odcina niby full HD oczywiście. Postaram się, żeby był. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No niestety Gothic jest na tyle chamską grą, że potrafi ciąć dosyć mocno. Niestety, okej, to te wilki się zajęły chyba jakimś niebezpieczeństwem? Nie, są dalej. Okej, czarujemy sobie moje super mega uber ostrze. To ostrze normalnie można było kiedyś tam zdobyć, chyba w jakimś normalny sposób. Okej, oczywiście ja się postaram te kolejne bestie załatwić. Oczywiście zanim one załatwią mnie, bo jak widzicie wilki na tym kurde... Ja pierdykam, jaki cholerny wilk. No nie, i zużyłem cały miecz na jednego wilka. Jestem idiotą, Boże. Zapomniałem, że jeśli wejdziemy w ekwipunek, to mi po prostu znika ten miecz. Ach, Robin. No dobra, trudno, zmarnowałem trochę. Ale teraz oczywiście sobie pobiję te wilki chore tym czarem. Jezus, ile ich tu jest? Ja pierdykam. W ogóle ja nie mam szans aktualnie z tymi wilkami. Z głupią paczką wilków ja nie mogę się tutaj zderzyć, że tak powiem, bo te wilki i cię wpierdalają. Dosłownie, po prostu szok. Dawaj tam, weź się zajmij nimi. Super. Jeszcze tym jednym jakbyś się zajął, bym był bardzo rad. Bo jak widzicie, no jeszcze jeden mnie goni, chce mnie w dupską gryźć. Głupi wilku, odczep się ode mnie, nie ma zamiaru z tobą się bawić. Za długo te wilki trwają, ja już powinien dawno w okarze być, cholera jasna. Na tym poziomie to powinienem je zabijać po prostu jak jakieś szkraby totalne, no. Znaczy szkraby, jak po prostu żadnych przeciwników dosłownie, no to powinno być jeb i koniec, nie? Masz tam wilku, w dupsko. A masz parszywa bestio, mikstura many i pijemy, co mamy. Czyli szybka piątka, szybka dziesiątka. I jazda, biała gwiazda, bo jest lipa ostra. Kurna, wilki pieprzone. Dobra, nawet nie chce mi się z nich mięsa zbierać, ponieważ już za dużo trwa tutaj walka z tymi wilkami. Tu będzie kolejna grupa, która mnie zarżnęła ostatnio. Gin wilku, błagam, będzie nie traf właśnie. Bez nigdy się nie nauczą. O kurde, jaka watacha wyleciała. Co to jest? Cholera jasna, więcej was matka nie miała? W tych kurde parszywych bestii. Co ja mam za miecze? Rapiera nie założę, tego nie założę, to założę. Ale to tam mi mało da w sumie. Ja, jak widzicie, mega uber koks mieczyk. Oczywiście tak, zaraz umrę. Ja pierdolę, ile wilków. Gro, błagam, ogarnij się. Co to jest? Dobra, spierdzielam do tej okary, bo to już tu zaraz za rogiem. Gdzieś chyba powinno być. Gdzieś tam, mam nadzieję. Aha, biegnij, bezi, bo cię zjedzą. Oj, zjedzą. Biegaj, bezi, biegaj. Tutaj mamy jakąś wysepkę z kolejną skrzynią i tymi cięstworami. Trelelele. Okej, odczepiły się ode mnie chore wilki. W ogóle ile ich tam było? Z 20! Ja nie mam speli zasięgowych. Jak ja mam sobie poradzić z taką kurna ekipą, jak ja nie potrafię walczyć z jednym naprawdę. Okej, ten tu gdzieś umiera. Słyszę jakieś odgłosy. Czy on może umrzeć? Byle nie. Możesz umrzeć? Trochę możesz, ale w sumie... Kurna, wilk mnie dziabnął, czy nie? Nie, nie dawał mi się. Okej, ja sobie zjem pieczołenie. No widzicie, Rufusowi to mało co robią. W ogóle jaki kozak z tego Rufusa, to nie mam pytań. Dostaje niby, ale nie umiera. F5, bo te wilki... O, F5!
wyciągłem kosztur. Jest taki ten atak obrotowy podobno na kosturze, tylko nie jestem pewny, jak on działa. A, w ten sposób. Yeah, młynek, baby! Młynkiem go, młynkiem! Dawaj tego wilka. O, lelebezi, umrzesz w pistu! A już tak dobrze mi idzie? A, bo ten młynek tu zjada. Oj, tyle, że szok. Biegnij, bezi! Sprinter, sprinter! Lecisz, bezi, lecisz! Lecisz szybciej z tej górki! Okej. Udało mi się, świetnie, wow, ten atak jest super, dziękuję cwaniakowi, który mi napisał, że jak kliknę prawy i kliknę lewy, to będę robił młynki. Ej, super jest ten atak, widzieliście, ostro podziałało na te wilki, całkiem sporo ich zabiłem dzięki temu. Kurde, cwaniaki, jesteście zajebiści, że mi piszecie takie fajne komentarze. Wiem, że odcinek trochę fejla, bo już powinienem dawno te wilki zabić, ale widzicie, jakim jestem noobem, jakim jestem słabym czarodziejem. Okej, tutaj te wilki... Czy one cię zabiły, czy nie? Nie, dobra, ty biegnij, cwany. Może dobiegniemy w końcu do tej kary, nie bijąc się z tymi głupimi wilkami. Dobrze by było. Więc po prostu biegnijmy, nie zwracajmy uwagi na przeciwników. Powinno się udać. Ja schowam kostur i po prostu powolutku kiedyś dojdziemy. No może Rufus akurat nie będzie chciał się bić z tymi wilkami już więcej za bardzo. Ja również bym nie chciał. Tam jest stara skrzynia, którą później otworzę oczywiście, nie teraz. Najpierw się dostajemy do tej okary w końcu, bo to za długo trwa zdecydowanie. Jeja, jaki nudny odcinek pewnie już tam wielu z was krzyczy. Sorry. Niestety, tak wyszło. Oj. Ale dobrze, gra się ogarnęła, mamy ładne 30 FPS-ów, jest fajnie, jest sympatycznie. Rufus? Rufus? Mów ze mną! Mów! Chwała, bo zjedzą nas te wilcy. Zobaczcie, już czeka, aby mnie ugryźć w dupę. Super. Dziękuję, dzięki, nigdy nie zapomnisz. Lepsze są nagrody. Muzyka za głośno, muszę przecież wziąć wszystko, co mam. Weź wszystko. Tak, dokładnie. 15 sztuk złota. Tyle hajsu, tyle wygrać. Ja, szalony, tyle pieniędzy. Co za wilk? Jakiś magiczny wilk, który przenika przez skały. Gij wilku. Zabiję cię moim uber super kosturem. Ja, pik, masz w łeb. A, będzie mój! Musi być mój! Nienawidzę tych bestii. Nienawidzisz wilków? Masz ode mnie w mordę. Co się tak skrada? Rufus, weź, bo mnie wkurzasz. Dobra, doprowadziliśmy Rufusa, tutaj będzie magiczne tamburyno zaraz, gdzieś przy skale, tam już widzę, tam już nadciągam, mamy magiczne tamburyno i lagi, bo się doczytują ludzie pewnie w obozie. Elo, elo, 320, cześć budownicy, ruch oporu i milicjant, świetnie. Mamy w końcu okarę. Piękne, piękne miejsce, naprawdę. Bardzo duży obóz buntowników. Oczywiście później je zniszczymy, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Te wilki w tym lesie, moi drodzy. Szok po prostu i masakra. Tak mnie wkurzają takie wilki, że nie wierzę po prostu. Widzicie, muszę się nauczyć. Mam nadzieję, że macie tu jakiegoś maga, który kurde ogarnia, co tu się dzieje. Bo mi by się przydał taki właśnie mag, który by mnie nauczył. Mamy chram, więc w sumie można by było się nauczyć jakiegoś spela. Może będę mógł jakiegoś starożytnej magii. Światło leczenia, nie, to jest syf. Tutaj. Fala ognia, jest. Nie jestem na to. O, plastery wiedzy aż 55. Bardzo sporo, nie chcę. Magiczną moc. Magiczny mocz mi dasz. 80 magicznego moczu. O, dzięki. Dostałem 5 magicznego moczu, mam jeszcze 35, sporo many, mi wskoczyło. A te punkty zostawię sobie na resztę tam umiejętności, na jakiegoś skilla AOE, tak jak wcześniej wspominałem. Cześć Kowalu, ty na pewno będziesz miał dla mnie jakiś quest. Nowa twarz, no niesamowite. Przyda nam się każda para rąk. Subcia, subcia. Więc jesteś kowalem? Jesteś kowalem. Niesamowite. Kowalem, kucharzem, poszukiwaczem i niebiosa wiedzą, kim jesz. Wszystkim jest. Im mniej mamy ludzi, tym więcej zadań spada na mnie. Aha, okej. Okay. Potrzebuję broni. Największa kuźnia broni buntowników w całych krainach centralnych. No to super kuźnia. Mogę ci coś sprzedać. Fajnie. Ale pewnie musisz trochę pobyć w tym obozie, powracaj dla nas. Może dać mi pancerz z płytek pełzaczy? Właściwie to tak, ale mam teraz zbyt wiele do zrobienia. Znowu potrzebujemy nowych broni. Mogę ci sprzedać projekt zbroi i wtedy będziesz mógł ją samodzielnie stworzyć. Oczywiście, jeśli będziesz posiadał do tego odpowiednie składniki. Potrzebujecie więcej ludzi? A, tu już może mówić Bezi. I to bardzo. Muszę przyciszyć tą muzykę, Roland, bo jest za głośno. Prawie już nie ma komu wydawać rozkazy. Roland, przyda powiadasz. Nam się każda para rąk. Okej, okay, więc będziemy mieli tu zadania. Czekajcie. Opcje, dźwięk, muzyka. Muzyka jest na 50 tylko. Dobra, damy 35 może. Nagrywam. A co chciałaś? Dobrze, moja siostra mi tu wbiła znowu na nagranie, się chciała wbić. Ona tutaj czuje fame, ona cały czas tutaj za drzwiami tylko czeka, żeby... O, Robin zaczął nagrywanie, szybko wbijam mu przeszkodzić. No. Co? Ale ja nie mogę wyłączyć, wszystko będzie na wizji.
Możesz pomachać moim widzom, bo i tak potem zapomnę cię wyciąć. Ale była? No już ile razy? Ale jak? Ale... No, tylko głos, tylko gdzie głos. Gdzie znajdę waszego przywódcę? Idź do kopalni. No bo mieszka, nie byłem w Puerto Rico jeszcze. Dopiero będę jechał. Załatwię wam więcej ludzi. Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się. Ale tam pieniądzami się płaci, tam co się? Rozejrzyj się dookoła. A, okej, okay, to już wiem. Po farmach Montery. Kot, subcio. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz. Tak jest. Zapisuj. Dobrze, farmer Rufus ma dla ciebie wiadomość. To ten cwaniak, którego przyprowadziliśmy farmer wcześniej. Farmer Rufus ma dla ciebie wiadomość. Bardzo dobrze. Gotigo? Kiedy Gotigo? Pewnie przynosi wieści z Montery. Dziękuję ci, że pomogłeś mu się tutaj dostać, przyjacielu. A hajsy? Ostatnie pieniądze wydaję na wasze prezenty. Proszę mnie tutaj. A to na prezenty. No a na co? Myślę, że to ja na swoje widzimisię. To pewnie dla mnie jakiś prezencior przyszedł. To dla cwaniaczków jeszcze musisz coś kupić, skoro jesteś na nagraniu i usłyszeli, że prezenty kupujesz, to jeszcze musisz moim widzom kupić. Ja liczę na jakieś prezenty. To jeśli ktoś nie ma co robić z pieniążkami, to wysyłajcie prezenty dla mojej siostry. Dobra, to są żółtodziobi. A tu powinien być chyba cwaniak, który nauczy nas tego, wydobywania jakichś złóż. O ile się nie mylę, albo się mylę. Sami żółtodziobi, okej. Okay. Czekajcie, bo pamiętam, że też tu był mak chyba na dole. To zapisz kod i tak dalej. Tak. Widać twoją rękę na kamerce, ale w sumie nie aż tak bardzo, więc nie będzie chyba aż tak bardzo. Tak, dobra, tutaj mamy korzenie, których nie mogę zdobyć. Okej, teraz mogę. Kurde, przydałoby się te korzonki, bo byśmy mogli zrobić w końcu jakieś... O, fajnie, magiczny korzeń z sufitu zbieramy. Tak, świetnie, to jest gotik właśnie. Był gdzieś mag i w sumie chodźmy do Rolanda, bo on będzie tam dużo zadań na pewno miał dla nas ciekawych. Tu będzie siedział. On ogólnie był przywódcą w Gocie, po czym gdy Gota została przejęta przez te wszystkie złe stworzonka, to się właśnie przeniósł tutaj i teraz próbuje odbić Gotę i odbudować. Dlatego będziemy potrzebowali chyba do odbudowy Goty też paru jakichś tam młotków czy innych pierdół. Okej, okay, Roland, cześć. Złe wieści. Ktoś super. Atakuje nasz obóz. Oj. To nie orkowie. Jak dobrze. Znajdziemy winnego, to się z nim raz, dwa rozprawimy. Podobno do dobrze. Naszego obozu dotarł ktoś nowy. Mówi się, że rokuje sporo okej, okay, więc moja siostra już poszła? Ale tu słucham Rolanda, co mówi. Nie kłamią. Żeby nie było. Dobrze, więc ktoś atakuje obozy, oczywiście wyszło niby... Znaczy coś tam pomrukiwał, ale oczywiście tylko na razie jeden obóz zniszczyłem, także... Teraz więcej już nie możemy niszczyć, bo inaczej nie będziemy mogli już gadać z buntownikami. Ty dlatego dowodzisz. Później będziemy robić staram rewolucję, będziemy robić wszystkie pokażę, kwestie. Najlepiej okay, jak potrafię. Więc Roland, słuchamy go, na jest cichutko. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że straciliśmy już ponad połowę ludzi. Połowa ludzi, matko bosko! Jak mogłeś dopuścić do tego, żeby twoja połowa ludzi zginęła? No nie, co się stało, co się stało z twoimi ludźmi? Co się stało walka z twoimi ludźmi? Walka o Monterę nas zdziesiątkowała. O Monterę ale walka. Dalej prowadzimy tam rozpoznanie. Do tej dobra, pory orkom udało się odnaleźć i zniszczyć prawie wszystkie nasze posterunki. Słabo się chowają. Wysłałem chłopaki. Tylu ludzi, ile mogłem na poszukiwanie drogi do stolicy, do Vanguardu. Serio? Jest otoczona, kurna tą barierą, to się nie dostaniesz za szybko. Tak. Byłem wojownikiem na służbie króla. Podobnie jak moi towarzysze broni zgoty. Nasza arogancja była równie wielka, jak rozmiary naszej klęski w wojnie no z orkami. Tak, właśnie tak. Mimo to wciąż z dumą noszę mój sam bym nosił. Takie staty, kto by nie nosił, kurde. Okej, okay, pogadamy z nim o wszystkim w sumie, opowiedz bo mi więcej najwięcej kłostów dostaniemy i informacji. Gota leży na wschodzie, pomiędzy Faring od tego a cwaniaczka. Montero. Niegdyś była kwaterą główną paladynów z tych krain, dopóki nie zdobyli jej orkowie. Dziś po ulicach Goty kroczą umarli. Orkowi szamani. Ktoś dochodzi gdzieś za ścianą. Klątwą. Lepiej nie przeszkadzać. Okej, okay. Czemu nigdy nie zaatakowaliście Montery? Czemu nigdy nie zaatakowaliście Montery? Jest za silna oczywiście. Obawiam się, że zbyt długo czekaliśmy na właściwy moment. Och nie. Okej. Okay. Gdzie są teraz ludzie, którzy mieli dostać się do Vanguardu? Gdzie są teraz ludzie, którzy mieli się dostać pewnie do zginęli. Vanguardu? Pewnie zginęli. Wysłałem ich do Goty. O, ty idioto. Sądzę, że to najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem. Chyba tak. Chyba to było głupie. Zdobądźmy Monterę. Jaką klątwę obłożoną Gotę? Jaką klątwą obłożoną Gotę? Początkowo bitwa o Gotę miała dla nas pomyślny przebieg. Znaczy brałbym. Aż do czasu, kiedy szamani orków przyzwali tego przeklętego demona. I czekam. Ten pomiot piekielny omiótł ulicę Goty. Jeszcze ją zdobędę. Potwór zmienił wszystkich uczciwych ludzi w pozbawione duszy stwory. Nic, jakby spadło na nas samo piekło. Mogliśmy tylko uciekać. Utraciliśmy Gotę na wieczność. I ten facepalm, nie? Mistrz po prostu. Zajmijmy się Gotą, zdobądźmy Monterę. Och, będzie jakiś ty. Pomóż mi stać się silniejszym wojownikiem. Nie. Nie. Pohandlujmy. Nie. Zdobądźmy Monterę. Zdobądźmy Monterę. Ha! Nie przetrwalibyśmy frontalnego ataku, przyjacielu. Ja to powiedziałem właśnie.
z tą garstką ludzi. Nawet nie przebiłem się przez pierwszy. Znaleźć inny sposób. By wygnać orków z Montery. Zajmę się gotą. Nie wiem, biorę wszystko, co się da. Nie bądź głupcem. Ten demon z pewnością wciąż tam jest. Lepiej trzymaj się od niego z daleka. Easy peasy, demon jest akurat najłatwiejszą z części. Jaki masz plan? Jaki masz plan? Musimy skontaktować. Daj mi questy, typie! Ja żeby nie wpaść w łapska orków. Zabarykadował się w kasztelu, w naszej stolicy w Engardzie. Nie wiem, co planuje Robar. Aby się tego dowiedzieć, będziemy potrzebować kamienia teleportacyjnego z Goty. Dzięki kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. Okej, okay, więc to tyle, odszukaj kamień, bla 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 i to wszystko. Dobra, widzę, że tu masz jakieś fajne zioło, które zabieram. To jest ciężka skrzynia, o której tak przed chwilą mówiłem, że widzę ją i będę czekał na jej otwarcie, ponieważ widzicie, jest tu dużo ludzi. Pogadałem w sumie, nie dowiedziałem się niczego ciekawego. Gdzie są zadania? Ja potrzebuję jak najwięcej. Cześć, typiarzu. Sean, to ty tak jęczałeś. Jeśli masz złoto lub srebro, dam ci dobrą cenę. Taką samą jak wszyscy inni, ale oj tam. Opiekuję się tą kopalnią żelaza. Dodatkowo dbam o to, abyśmy mimo trudnej sytuacji nie ugrzęźli. Zabieram bogatym i daję tym tutaj. Taki Robin, tylko że Robin Hood, a nie skateboard. Hej, rozumiem, jesteś złodziejem, który pokazuje swe łupy buntownikom. Przekazuję, nie pokazuję. Jesteś złodziejem, który pokazuje swe łupy buntownikom. Przed wojną byłem zwykłym farmerem w Gelnie. Umrę chyba niedługo. Oho, za dużo mówienia. Wojna wiele zmienia. Wojna nigdy się nie zmienia. Chyba tak to leciało w Falloutie, już nie pamiętam. Okej, opowiedz mi coś więcej o artefaktach. Opowiedz mi więcej o tych artefaktach. Coś na pewno byś chciał. Ostatnio znacznie wzrosła wartość relikwii pradawnych. Wow, niektóre świetnie. Z nich posiadają podobno właściwości magiczne. Pewnie tak jest. Podobno ostatni patrol, jaki wyruszył z Montery... Jednym z nich, coś tam. Czekajcie, teraz wpadłem na taki dziwny pomysł. Skoro magowie nie potrafią używać run, to jak oni są mega chujowi, za przeproszenie, tu muszę użyć tego słowa, skoro nie potrafią się nauczyć nawet głupiej kuli ognia z posągu Innosa. Bezi zrobił to po prostu na jakimś piątym levelu, a jakiś taki pyrokar czy inny cwaniak, jakiś mega kurna koks, powinien machać tymi skillami po prostu z głowy, a jak nie mamy room, przegraliśmy wojnę, co za idioci, zamiast pójść do Innosa i się trochę pomodlić, dałby im te skille, jak Beziemu, to nie wiem, przegrali wojnę, bo są debilami, kurde, nie wiem, po prostu ta gra nie łączy czasami wątków i to dla mnie jest dziwne. Wiadomo, że z runy tak samo musieli zużywać trochę many, żeby wyczarować i mieli nieskończoność. Tutaj nauczysz się tego na pamięć, również możesz korzystać z many i nieskończoność masz tego. Nie rozumiem tej gry, dlaczego. Mogliby to spokojnie z powrotem przywrócić sobie skille, tak samo jak Bezi to robi, ale nie, bo po co? Okej, miesza z tym. Tak, ograniczenie jest chyba tylko na 60 FPS, nie wiem czemu mam. Okej, miesza z tym. Co można zdobyć w Geldern? Co można zdobyć w Geldern? O, Geldern już. Tam nie byłem. Ale z pewnością wala się tam kilka fajnych artefaktów. A, dla Shauna chyba będzie trzeba przenieść coś, nie coś? Podobno w Geldern mają hełm paladyna, właśnie. Ale ten hełm jest bardzo fajny. Gdzie jest teraz ten magiczny artefakt? Roland wysłał do Goty patrol rozpoznawczy. Mieli artefakt ze sobą. Jacy idioci. Przywódca oddziału sądzi, że pomoże im w walce. Spytaj Rolanda. Może wiedzieć na ten temat więcej. Możesz mnie nauczyć złodziejstwa? Nie. A handel? O, chociaż z tym typem mogę handlować. Już tu widzę jakieś wytryszki. Kill off, woda, mikstury, woda... Nie masz nic w sumie ciekawego poza tymi wytrychami, które oczywiście kradnę. Mam sporo tych wytrychów. 104! Już chyba nie potrzebuję do końca gry wytrychów kupować. Zresztą... Ja tylko tych wytrychów będę używał do ciężkich skrzyni, o ile się nie nauczę otwierania tych takich lepszych skrzyni. Okej, czekajcie, czy ten artefakt, o którym ty cwaniaku mówiłeś, Roland powinien coś więcej wiedzieć podobno? Nie, Roland gówno wie tak naprawdę. Okej, więc wzięliśmy sobie tutaj te kwestiory. Weźmy jeszcze jakieś i zajmiemy się zadaniami. Możecie mi oczywiście podpowiedzieć, jakie zadania tutaj mogę wykonać ciekawe jeszcze dla właśnie buntowników, jeśli są. Tu chyba powinien jakiś mag siedzieć, albo i nie siedzieć. Stara skrzynia! O Chryste Panie, muszę mieć. Czekajcie, poczytam sobie pulpit. Tylko, że jak okradnę tą starą skrzynię... O alchemii, idealnie. Plus 3, mega opcja. Czy mogę robić tak? Dobra, wiem co zrobię jeszcze w tym odcinku. Skoro mam tutaj magiczne tamburyno do tego miejsca, pozwólcie, że zrobię jedną rzecz. Mamy tutaj fajne miejsce mniej więcej do robienia mikstur już obczajony. Zrobię jeden zapis i na koniec odcinka, skoro sfailowałem trochę z tymi wilkami, postaram się, żeby ten odcinek był trochę taki dłuższy może. Będzie dużo ważył, bo nagrywam w mega tamtym full HD, w ogóle opcja na wypasie i mega lagi na początku. To żeby tak osłodzić wam tą gorycz troszeczkę, takiego mniej fajnego odcinka, chociaż myślę, że będzie i tak spoko, lecimy do Cape Dan, ponieważ w Cape Dan mamy ziomeczka, który handluje
recepturami mikstur i mamy ziomeczka, który uczy, czegoś tam uczy. Czego ja miałem się nauczyć ostatnio? Już nie pamiętam. Boże, Robin, twoja pamięć. Ja zginę kiedyś normalnie. Ole, ty masz klaty zajebistą na Full HD. Ejo, dojebałeś, nie ma co. Och, mój rudy przyjaciel. O mój Boże, nie, takich zoomów to ja aż nie chcę bardzo, żeby mu przez strzachy przełaziły. Tak, pięknie, ładnie, wszystko zgrabnie. Idziemy do tego cwaniaka najpierw, czyli do Esila, który może nauczyć mnie czegoś o alchemii, a czego ty mnie uczysz? Alchemia, zatruwanie i ważenie trwałych mikstur. Później trwałe mikstury, teraz coś o alchemii. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary, znaczy najpierw towary. Biorę wszystko chyba, co jest potrzebne do many tworzenia, to siły życiowej. No, stale zwiększa energię życiową konesera. O, ciekawe. To biorę na pewno, mikstura many z grzybów. 5000 za grzyby? Ale z jakich? Z ciemnych grzybów. Mam tego chyba sporo, nie? Czekajcie. Ile mam tych ciemnych grzybów, bo ja to chyba zbierałem cholerstwo całkiem sporo. Gdzie są grzyby? Demoniczne, a te ciemne? 138. Ciekawie jestem, ile potrzeba, żeby zrobić. Czekajcie, bo tu jest mikstura koncentracji, niestety zwiększa manę konesera. Stałe to są mikstury, więc nie będę potrafił tego przyrządzić. Many z ciemnych grzybów. Dobra, co to jest? Te lecznicze w sumie nie potrzebujesz tak bardzo. Ty masz sporo, widzę tutaj tych ziół. Wiecie co, ja wezmę sobie zioła. Wiem, że to się da zebrać, ale i tak wezmę, bo widzicie, one są za 10-20, no te są za 80, ale to są duże zioła, więc nie ma co się dziwić. Ciemny grzyb za 5 w ogóle. Mikstury many kupię. Wiem, że dużo ludzi mówi, że Robin, marnujesz pieniądze na takie głupoty, ale rzeczy do many potrzebuję, bo jak widzicie, jestem słabym na razie magiem, a potrzebuję tego. Hajs się zawsze znajdzie, tu w Gotiku są miliony po prostu. Zresztą mogę mu zapłacić tak naprawdę czymś tutaj ciekawym na pewno. To zardzewia, znaczy no akurat tutaj akurat nie za bardzo. Ten kostur maga jest słaby, a jest bardzo dużo wart. I tak naprawdę znajdę na pewno lepszy sobie. Możecie dać znać na przykład... O Jezu, ja mam tyle tych tarcz w ogóle, okej? Okay, których i tak nie używam. Dajcie mi znać, gdzie mógłbym znaleźć jakiś fajny kostur, bo ten maga, widzicie, no to taki jest zużyty. Ma zerowe praktycznie obrażenia i tak naprawdę nic nie daje. Kostur ognia niby, więc nie wiem, czy jest w ogóle sens. Jest sporo wart, a i tak go nie będę pewnie nosił. Potrzebuję czegoś z bonusem. Myślałem też, żeby nie zrobić się trochę wojownikiem przy okazji, ponieważ niektóre bronie dają nam manę, co jest fajne. Tutaj mamy oczywiście to czarne robary, szkatułki jakieś i tak dalej. Tutaj z tego może lepiej nie będę sprzedał, ale jak widzicie, parę tam 4000 dołożymy i mamy mega super fajne rzeczy z maną związane. Tak, no i kostur, oczywiście noszę ten kostur tylko ze względu na to, może on nie ma super obrażeń. Wolałbym nosić na przykład jakieś ostrze, które daje manę, ale ten daje 15 maksymalnej many, czyli mimo wszystko to troszeczkę daje. Ta jedna kula ognia zawsze więcej. Czekajcie, Buford? Nauczysz mnie walki? Czy ty możesz mnie nauczyć kosturem? Nie, topory i te inne pierdoły, więc nie chcę tego. Okej, okay, więc sporo do magii mi się tutaj wskoczyło, więc jest nieźle. Więc cofnijmy się do Okary i tam będziemy kontynuować naszą przygodę w następnym odcinku, a w tym dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że mimo wszystko trochę wam się podobało. I że będziecie zadowoleni z tego odcinka, postarałem się właśnie teraz, na pewno odcinek następny będzie już w mniejszej trochę rozdzielczości, na mniejszych teksturach, żeby po prostu się tak nie ciało, bo widzicie, no niby teraz śmiga to całkiem ładnie, ale przez te przycinki na początku, te przycinki trwały zdecydowanie trochę według mnie za długo i nie myślę, że nie ma sensu, o mięsko kopacza to sobie zbiorę, bo to chyba tam później też będę mógł z tego jakiś gulasz robić. I po prostu nie chcę, żeby tutaj, wiecie, żeby to tak wyglądało ładnie, ale się cięło. Wolę, żeby to było płynne i nam trochę mniejszej ilości. Tak, mikstury many z różnych rzeczy. Wina bardzo dużo potrzebuje i fiolek. Więc wina i fiolki to również jest temat bardzo ważny. Jeśli wiecie, gdzie można kupić hurtowe ilości wina i fiolek, dajcie mi znać w komentarzach, ponieważ potrzebuję ich, jak widzicie, żeby wytwarzać mikstury many. No i co? Dzięki za obejrzenie, mówi Robin Skateboard. W następnym odcinku zajmiemy się tutaj Okarą, pójdziemy pewnie gdzieś na jakieś poszukiwania, pokręcimy się po okolicy, zaekspimy na pewno troszeczkę, znajdziemy jakieś skrzynki stare, tudzież ciężkie. No i dzięki! W sumie mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodobał odcinek. Zapraszam na kolejne. I tak, w następnym odcinku się postaram trochę o ładniejszy montaż i tak dalej, chociaż może w tym odcinku się trochę pobawię i zobaczymy, co wyczaruje z tego. Więc trzymajcie się na razie, dzięki, pa pa! Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jo! Trzymajcie się, cwaniaki.